내가 아지씨 친구도 하고 내가 미친미스야. W dokach, a do kokach. Zapomnę, że leciałem prawda, no. Cokolwiek z nią planują, nie może to być nic dobrego. Muszę się dowiedzieć, po co mi to robi. Spełnam w kolejnym odcinku, ten sam, to jest sobie zmienić. Nie wiem, co się wiedział. Może teraz uda mi się dowiedzieć, co jest grane. Myślę. O nie, no i się wpakowałem. Przykro mi, że muszę pokrzyżować wam plany. Już jest. Zdaje się, że policja już sobie poradzi. Nie gada się padło. Czas się wziąłem za robotę.
rozmowy z tej Jonathanem też muszą to znaczyć, nie? Gdzie on jest? A tu? Mój identyfikator z ISO. Spędziłem ten semestr jako asystent. 2013. Czasem słyszę takie dzwoneczki, nie wiem czy to oznacza, że coś tam jest, czy coś. Dobra. A też pamiętać, że tak mogę nam nie gardło, bo chyba chory jestem. Szlak.
Wow. Nic tak nie zmusza do koncentracji jak poziom długości. Tak, panie? Peter, jesteśmy gotowi do przyjęcia. Czekamy na ciebie. Super, już lecę. Mam powiedzieć do domu. Fisk strasznie mnie ten pokier szokował. Chciałem tego użyć jako dowodu, dopóki MJ nie uzmysłowiła mi, że sam skończyłbym w pacę za wtargnienie. Szczęście, Markera. Właśnie wygląda tak, to coraz cięższa, no? Dobry panie Magins, jeśli chodzi o czynsz... Panie Parker, przyjęli ostatnie ostrzeżenie, postępowanie ekspedycyjne. Nie, nie, pod koniec tygodnia dostanę wypłatę i... Rozpocznie się w piątek, chyba że przed końcem dnia roboczego urekruje pan na rewność. Miłego dnia. Tak. Przepraszam. Skurny wypadek. Ktoś może być ranny. No nie, jestem sobie. Już wiem, dlaczego John nie płaci. Thank you.
Teraz jest już ostatnia godzina, jest już na imprezę. To jest bezpieczne. Myślałem, że kościoła chyba sobie z nim. Dobra, świąt, głupą misję. O. Taka miała świątek, czy jak ona miała? No bo ten... Te... Pabinton. No. Co ja podziałem to? Dobre pytanie. Pan Lee jest pewnie w kuchni i szykuje się na przyjęcie. Pan Lee? Tego może pan Lee. Pan pies? Cześć, Peter. Hej, Pete. Twoja ciotka pewnie jest z tyłu. Czołem, ludziska. Jak idzie gra? A jak ci się wydaje? Wolę mieszkać na ulicy, niż w Berlin-Sterek. Tak, chyba mogę. Hej, Peter. Co? Hej, Martin. Już jestem, przepraszam. Przeszedłeś w głowę. Odwróć jej uwagę, a my wszystko przygotujemy. Jasne. O, moja ulubiona ciocia. Peter, jak miło cię widzieć. Pomóc czymś? Tak, w sumie. O, mam kilka ciężkich Nie, budy. Nie, nie, to znaczy jeszcze nie teraz. To znaczy, bo chciałem... tylko z tobą porozmawiać. Okej. Dobrze. Peter, masz jakiś kłopot? Chcesz pieniędzy? Nie, nie, to znaczy trochę zalegam z czynszem, ale nie trzeba. Masz problemy sercowe, co? Co? Nie, no coś ty... Chciałabym, żeby ci się jeszcze ułożyło z MJ. To świetna dziewczyna. To prawda, ale... Wasze dzieci byłyby naprawdę śmieszne. Wow! Peter, co się dzieje? No mów, nie wstydź się. Ostatnie lata pomagałaś mi w koledżu, pracowałaś tutaj, poświęcając tak wiele czasu, nie chciałaś nic w zamian. W świecie powinno być więcej takich ludzi. Ma rację. Przyszłaś do nas 5 lat temu, mówiąc, że inspirujecie moja misja niesienia pomocy. Teraz to ty inspirujesz mnie. Dziękuję, Mei, za wszystko. Za wiele kolejnych lat pracy. Dzięki, że pan to zorganizował. Chciałbym móc zrobić coś więcej. A jak to mówi ciocia, pomagając komuś? Pomagasz wszystkim. Ta, może wyślemy Mei do ratusza, niech zbeszta burmistrza. O, muszę lecieć. Jeszcze raz dziękuję za wszystko, to naprawdę wiele znaczy. Wiadomość od Julii, odsłucham na zewnątrz. A jakby sobie strzelił siecią? O, nic nie jest, o. Pierwszy raz. Wiadomość od Julii. Hej, w domu aukcyjnym prowadzący...
Jakby to dobrze zrobić? Dobra. Tam. Sprzedaż majątku Fiska, włączył się cichy alarm. Sprawdzisz to? Po cichu? Nie chcę urządzać sceny, jeśli to nic. Wyprzedaż majątku Fiska! Fajnie się zapowiada. Ciekawe, co Kingpin chował w szafach. Tak, musiałem iść do laboratorium, wybacz. Nie przepraszaj. Chciałam tylko powiedzieć, ile dla mnie znaczy to, co powiedziałeś. Ciągle się zastanawiam, czy dobrze cię traktuję. Niepotrzebnie. Po tym, jak straciłem rodziców i wujka, nie wiem, ile razy bym się załamał. To działa w dwie strony, Peter. Chciałam tylko, żebyś... wiedział. Ciociu, nie wiem, co powiedzieć. Wiesz, pan Lee chyba potrzebuje pomocy. Muszę iść. Do zobaczenia, Peter. Kocham cię. Ja ciebie też.